kierowca wiceministra obrony, który wczoraj doprowadził do kolizji na ulicach Warszawy, nie był objęty ochroną żandarmerii wojskowej. Co oznacza, że samochód, który prowadził, nie był pojazdem uprzywilejowanym. To ustalenia radia RMF, a dla Państwa sprawą zajmuje się Grzegorz Łaguna. Grzegorzu, witam Cię. Trudno nie odnieść wrażenia, że to prawdziwa czarna seria z udziałem rządowych limuzyn. Rzeczywiście, w styczniu mieliśmy do czynienia z wypadkiem szefa MON Antoniego Macierewicza, w lutym z wypadkiem pani premier Beaty Szydło, a wczoraj z wypadkiem z udziałem wiceszefa MON-u Bartosza Kownackiego. Przerażająca jest nie tylko liczba samych wypadków, ale także liczba wątpliwości, które się przy okazji samych zdarzeń pojawiają. Te wątpliwości dotyczą także wczorajszego zdarzenia z udziałem Bartosza Kownackiego. Dziennikarze Radia RMF FM dotarli do informacji, które mają wskazywać, że wczorajszy przejazd samego samochodu z wiceszefem Ministerstwa Obrony Narodowej w środku nie miał podstawy prawnej, co oznacza mniej więcej tyle, że w tym przypadku prawo mogło zostać złamane, ponieważ taki samochód, który łamie przepisy drogowe, czyli wjeżdża na przykład na skrzyżowanie na czerwonym świetle, musi być uprzywilejowany, musi mieć prawo do tego, aby korzystać z sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Tymczasem wydaje się, że ten samochód tego prawa nie miał. To prawo może zostać wykorzystane tylko w trzech przypadkach. Pierwszy przypadek to przejazd ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia i zagrożenie bezpieczeństwa, ale w tym akurat przypadku Bartosz Kownacki podróżował z Biura Bezpieczeństwa Narodowego do Ministerstwa Obrony Narodowej, więc tam nie mogło być mowy o żadnym zagrożeniu zdrowia czy życia. Drugi przypadek to przejazd całej uprzywilejowanej kolumny, no ale wiemy, że takiej kolumny nie było, dlatego że samochód poruszał się samodzielnie. A trzeci przypadek to dbanie o bezpieczeństwo osób, o których bezpieczeństwo i Biuro Ochrony Rządu, i Żandarmeria Wojskowa mają dbać szczególnie, ale w tym akurat przypadku przepisy mówią, że nie dotyczy to wiceministrów obrony narodowej, no i dlatego Bartosz Kownacki prawdopodobnie nieuprawniony był do korzystania z tych sygnałów dźwiękowych i świetlnych, a jednak z nich korzystał. Tę sprawę wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa, która już ukarała kierowcę Bartosza Kownackiego mandatem, ale okazało się też, że sam kierowca nie był żandarmem wojskowym. Wobec tego nie wiadomo do końca, dlaczego prowadził auto z wiceministrem obrony narodowej w środku. Wątpliwości jest sporo, pytamy o nie Bartosza Kownackiego, ale on na razie nie odpowiada na telefony ani nie odpisuje na SMS-y. No i dlatego też te wątpliwości póki co pozostają nierozwiązane. Auto wiceministra obrony narodowej nie było pojazdem uprzywilejowanym. To są najnowsze ustalenia dotyczące wczorajszej kolizji w centrum stolicy. To była relacja Grzegorza Łaguny. Bardzo Ci dziękuję.